Witam w gustawowym studiu. Dzisiaj kolejny materiał. Opowiem co nieco o moim nowym zestawie kółek. W mojej nowo, niedawno zmodernizowanej szosie Fastbacku 5.8 Custom, także zapraszam na materiał. Są kolejny zestaw kół składanych. Kolejny raz w firmie Daveo.pl. Pozdrawiam serdecznie. Firma kierowała Skłodo kółeczka. Można tam nabyć gotowe zestawy albo po prostu wedle własnych preferencji, jak mają dostępne części, to można złożyć kółka właśnie takie, jakie się nam podobają. No, jak ktoś już jest doświadczonym kolarzem, to już mniej więcej wie, oczekuje od kół. No i nie inaczej było w moim przypadku. Dziesiątki tysięcy kilometrów już przejechane i wiem już, jakie kółka chcę mieć generalnie w rowerze szosowym. No i te właśnie koła Nówka Funkel Sztuki, myślę, w 100% jakby spełniają moje oczekiwania. I tak, pierwszy zestaw, co ja zamówił 2 lata temu, kółka składane właśnie, to był zestaw 1504 gramy. W dobrej cenie to było, pamiętam. Na tle konkurencji idzie powiedzieć. No i ogólnie powiem, sztywny w miarę, bo nie czuł, że jakichś tam bić bocznych albo coś w tym stylu. To był zestaw składany właśnie na tych samych obręczach, czyli DT Swiss R460. Piasta tył to było F482 nowatek i przód A291 nowatek. Super zestaw taki, łożyska maszynowe, baja po prostu. No i tu już mamy bardzo podobny zestaw, to znaczy te same obręcze DT Swiss R460, przód tył, w przodzie została moja piasta, czyli ta A291. Natomiast w tyle mamy całkiem nowo piasta DT Swiss 370. Dużo lepsza piasta od poprzedniej. Tu już jest na proste szprychy, to duży plus. Dobra, rękawiczki ogarnięte. Teraz wam pokażę właśnie, co podoba mi się w tej piaście. Bardzo szybko możemy zdemontować kaseta z bębenkiem. To jest taka nowa technologia, idzie powiedzieć. Mój rekord chyba jakieś 0,2 sekundy. Także demontaż jest szybszy od montażu. Zobaczymy, jak mi teraz tutaj pójdzie. O! I tyle. Tak to tutaj mniej więcej wygląda. Co ja mogę powiedzieć? No, nie wiem, czy będzie widać. Ciach i na 3 zapadkach mamy bębenek. No i montaż oczywiście wygląda coś takiego i kółeczko można zakładać do szosy i jechać sobie. Także super sprawa, jeśli chodzi o ten bębenek, bo na przykład, no nie daj Boże, szczeliną szprycha albo mając, no nie wiem, jakikolwiek inny problem, i musimy zdjąć szybko kaseta, po prostu wyciągamy to, nie trzeba żadnych kluczy, tak jak to bywało w klasycznych piastach, że trzeba było po prostu najpierw ta nakrętka odkręcać, trzeba było mieć bacik, no i od wszystkie zębatki, prawda, ściągać po kolei, jak nie było pająka, a tutaj po prostu jeden ruch i nie ma kasety, także super sprawa, piasta DT Swiss 370, polecam. No i jeszcze parę słów właśnie o zastosowanych szprychach. W przodzie mamy DT Championy po grubości całe 2. Tutaj mamy w tyle zastosowane DT Competition. To już są cieniowane na 2.182. Oczywiście tu już te szprychy są proste. One nie są zaginane, proste tutaj, czyli to jest jeszcze większy plus, bo tutaj właśnie w tym
miejscu te szprychy są mocniejsze ogólnie, no wiadomo, jak nie ma zagięcia o 90 stopni, no to fizycznie no muszą być mocniejsze i bardziej wytrzymałe. Także jeśli chodzi o sztywność tych kółek, no ją przejechał dopiero jakieś 500 km, nieco ponad, także wiadomo, kółeczka praktycznie nowe, więc no muszą równiutko się kręcić, ale kręcą się dobrze. Nie ma żadnego bicia, Jerzek z tego zadowolony. Natomiast musi minąć jeszcze kilka tysięcy kilometrów w hardkorowym terenie, na zjazdach, na serpentynach, na pochyłach i tak dalej, po dziurach, żeby zrobić kolejno. Relacja, jak te kółka się właśnie po dłuższym czasie zachowują, ale generalnie jest to zestaw już, no tak jak powiedziałem, robiony pod moje preferencje, więc ja chciał kółka no bardziej wytrzymałe, troszkę bardziej sztywniejsze od jeszcze tego poprzedniego zestawu, który też już był dobry. No i myślę, że te kółka mnie nie zawiodą. Ile te kółka mogą ważyć? Powiem wam, nie ważyłem. Były nowe kółka, przyszły w ciepłych kaseta, w ciepłych opony, zamontowałem do roweru i po tym, że się kapnął, że o, czemu ja tego nie złożył. Ale generalnie te same obręcze są, przód jest ta sama piasta, no w tyle piasta jest troszkę inkszo, więc różnica, nie wiem, plus minus paręnaście, 10 gram. Do tego troszkę mocniejsze zastosowane szprychy, więc no tutaj też trochę tych gram będzie więcej. I jeszcze są zastosowane szprychy, co godą szprychy, nyple mosiężne, czyli jeszcze bardziej wytrzymałe od poprzednich aluminiowych, więc przypuszczam, cała ta waga może oscylować tak 1600 gram, coś takiego. Także no i tak jest waga bardzo dobro, myślę. I co by tu więcej powiedzieć na temat tych kółek? Najważniejsze właśnie. Znaczy najważniejsze, co to chciał powiedzieć? Najbardziej prestiżowe. Pytanie. Gustaw, czy ta piasta jest głośno? Znaczy, na poprzednich materiałach już było widać mniej więcej, że ta piasta jest głośno. No, także piasta jest, nie wiem czy to tutaj słychać, ale powiem wam szczerze, czasami jak jada, to wręcz duża głośność tej piasty jest taką troszkę, no fajnie by było mieć słuchawki, o, także jak ktoś chce mieć bardzo głośno piasta, to 370 będzie, myślę, bardzo dobrym wyborem. I myślę, nawet nie trzeba mieć dzwonka w szosie, bo jadąc przez jakiś bulwar, jest dużo ludzi, jakoś ścieżka, to już wielokrotnie ludzie już z ręką na sercu patrzyli do tyłu i po prostu widzieli, że jedzie Gustaw na głośnej pieście i się po prostu tam schodzili na bok. Także no taką piastę może też robić poniekąd za dzwonek. I tyle w tym temacie dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym. Hej!